nie zastanawiałam się nad tym jeszcze. Też słyszałam, że jakby ona będzie prowadzącą, wręcz widziałam jakiś tam spór Karolina Gilon, właśnie ta dziewczyna z Top Model. Też nie oglądałam za bardzo Top Model, bo też to się działo równocześnie, wydaje mi się, z Love Island. Nie miałam dostępu do mediów. Ze zdjęć wydaje mi się ona za spokojna do tego programu. I wydaje mi się, że ten program powinien ktoś... prowadzić ktoś taki ostry, ktoś, kto, jak to mówi Mikołaj, nie boi się gry, który podkręci tą całą atmosferę. Ona wydaje mi się za spokojna. Nie mam swoich typów, ale no zobaczymy, trzymam za nią kciuki. Może Ada z Love Island taka właśnie ostra? Jest to jakiś pomysł. Ada na pewno super by poprowadziła taki program, ale za jakieś 7 lat. Na razie jest roztrzepańcem, uwielbiam i pozdrawiam serdecznie Adę. Jest bardzo fajna, temperamentna, szalona, jednak uważam, że czasem w programie telewizyjnym oprócz osobowości, szaleństwa trzeba czasem współpracować z produkcją. Ona nie dałaby rady współpracować z produkcją i poddać się w jakieś ramy, ale może za jakieś parę lat.